Kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? No wszystkich. Ale kogo masz najmocniejsze? Chłopaków. Miał do mnie dzwonić Sylwester Wardęga, a zadzwonił prokurator. Z takich innych rzeczy, które na wykopie powstały, to na przykład bingo z Box Delingu. Box Delingo tak zwane. Haha, dobrze, że nas tam nie złapali, jak byliśmy pogrążeni w rozmowie. Tak, stresowałam się tego, haha, wszystko było u nas pod kontrolą. To ja mam, Nathan, do ciebie pytanie. Ciągle mówiłeś, że masz pendrive, w którym słychać jakieś groźby na przykład na mój temat i tak dalej, to czemu nie pokażesz tych nagrań? Jak Paulinka mnie traktuje po Goats? Wiesz co, no jakby ciężko powiedzieć, jak mnie traktuje, bo się wyprowadziła i nie mam z nią kontaktu. Rewo mówił, że ty nie chcesz wyraźnie odciąć się od Boxdela, bo z doświadczenia wiesz, że jeszcze kiedyś możesz z nim współpracować, więc nie chcesz sobie zamykać drzwi do deala. A Rewo to niech też się kurwa zastanowi, co mówi, no. Rewo, uważam, że się nie popisał tutaj, no. A ja uważam, że jedyną amebą w tym odcinku jesteś ty. No Wardęga, jak widać, ma taką taktykę, żeby przypominać o sprawie i w tym samym zamieszaniu, które teraz też się pojawiło, nie zgubić głównego wątku. No i cedzi trochę te wszystkie informacje, nagrania różnych rozmów, wrzucając je na swój kanał nadawczy, no i oczywiście też na Twittera. No, czy jakieś tam opisy do tego dodaje, szerszy kontekst, tylko no to wszystko jest tak, że nie dowiadujemy się tego naraz, tylko tak wiecie, bardzo malutką łyżeczką jesteśmy karmieni, a i tak czasami na tej łyżeczce są powybierane różne rodzynki z ciasta i jest wrzucona jakaś cenzura czy wyciszenie. Więc no, z jakiegoś powodu tak jest. Jaki ma w tym plan? Nie wiem. Dlaczego tak to cedzi? Nie wiem. Natomiast jego najnowszy post mówi, że praca z tymi ludźmi nauczyła mnie, że nagrywać trzeba każdą rozmowę, bo następnego dnia potrafią cię pomówić. Nie żałuję żadnej rozmowy, którą nagrałem, to moja jedyna defensywa na ich kłamstwa i pomówienia. Żałuję za to każdej rozmowy z nimi, której nie zarejestrowałem, zanim poznałem, jakimi są ludźmi. Wrzucam tu dłuższy fragment, ponieważ na nadawczym jest ograniczenie czasowe. Z wypowiedzi Boxdela wynika, że jest w posiadaniu nagrań, które mogą skompromitować Federację Fame, a rejestruje wszystkie rozmowy, bo jego zdaniem krótkie nagranie potrafi czasem odmienić czyjeś ruchy i plany. Wyskitu. Ja się czuję jak w serialu jakimś. No i teraz sobie przesłucham. Na kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? No wszystkich. A na kogo masz najmocniejsze? Na chłopaków. Oni wiedzą o skarpecie? Czy nie? Pewnie będą wiedzieć. No ze skarpetą to chyba coś Wardęga mówił na live, że Boxdel miał podsłuch, czy tam, no nagrywał rozmowy, mając ten mikrofon i ten w skarpecie. Ci nie wiedzą? Nie. Na nie Tak? O, to jest ciekawe. Na Dubiela, ale co? Nadal nie wiadomo. Co masz na Dubiela? No. Chuj, nie wiem. Ale na chłopaków z Fame i to jest taka kurwa ta, że to masakra. W sensie co jakieś? No takie coś, że gdyby wyszło, to jest masakra. Ale pandorowe czy nie? No takie pokazanie firmy, że masakra, nie? A oni wiedzą, że masz. Podejrzewam, że wiedzą. Bo właśnie chyba coś takiego było, że... Wiedzą chyba, że oni się bali, że ty coś masz. To by tłumaczyło też różne zachowania Fame'u przy tej aferze, która była wcześniej, przy pierwszej odsłonie Pandory, że tak powiem. Kiedy wiele osób mówiło, że ta, wywalić Boxdela, że wiecie, trzeba go usunąć, że nie może działać dalej w Fame'ie itp. No i teraz z jednej strony jakby no takie były gdzieś tam działania PR-owe, odsunęli go, nie wywalili, ale odsunęli od działalności. Natomiast no widać, że mieli też jeszcze jedną zgryzotę wtedy, że okej, możemy go wyjebać, ale co jak zacznie sypać, nie? Co jak zacznie opowiadać różne rzeczy, które mogą nas pogrążyć, albo uwalić cały projekt. Więc oni mieli jeszcze jeden problem. Oprócz całych spraw wizerunkowych, to nawet gdyby chcieli go wywalić, no to mogli się tego obawiać. Chyba wiedzą. Ale to jest kurwa. Tam się wszyscy nagrywacie pewnie w tym filmie. A podejrzewam, że Wojtek nie. Wojtek jedyny zagubiony mówi, kurwa. Wy się nagrywacie? Panowie, myślałem, że jesteśmy dojrzałymi biznesmenami, że mamy jakieś zasady. Wy się nagrywacie? Wojtek to jest. Wojtek to im pewnie fotowoltaikę wciskał, tak obstawiam. Tak nie, ale ogólnie wszystko mnie, ta cała, to wszystko mnie nauczyło tego, że kurwa tu trzeba mieć teczki, nie? Bo czasami jednym tym wysłaniem jednego zwiastunu, nie? Tylko jednego fragmentu możesz komuś całkowicie odmienić ruchy, nie? Zmienić wektor jego planów, nie? No cóż. No źle powiedział, dobrze powiedział, tylko chyba nie wiedział, że odnośnie samego siebie, bo jednak film Wardęgi bardzo mocno zmienił wektor ruchów Boxdela. Przełączasz na głośno mówiący, to stara się to robić trochę bardziej subtelnie. Cały czas na głośno mówiący. Okej. Okay. Nagrywam wszystkie rozmowy, Sylwek. Ja całe poprzednie rozmowy...
Okej, czyli poczekajcie, czyli Rafał też nie chciał, to dlaczego mi dzisiaj gadał, że nie, no Sylwek ja chcę, luz, wrzucimy. Sylwek Rafał tak mówił tobie? Tak. Mam ci to kurwa odtworzyć, wam trzeba... Mam ci to odtworzyć. Nie mogę, kurwa. Zamiast, no to zapytaj Rafała, czy tak powiedział to. Mam ci, kurwa, puścić ten fragment rozmowy. Wiesz, że nagrywam wszystko. Poczekaj, muszę kartę znaleźć. Kurwa, co za niesamowite to jest. Ciekawy sposób rozmowy. No, także u Wardęgi, że tak powiem, jest podsycanie tematu. Niemniej, musi on się przebijać w gąszczu nowych afer. Znaczy... nowych, no. W sumie afer już niekoniecznie związanych nawet z Pandorą, co ogólnym jakimś taką zadymą w internecie, którą teraz powoduje Nathan, ale do tego dopiero przejdziemy. Natomiast jeszcze tutaj jest ważna rzecz odnośnie tego tweeta, ponieważ tweet ten skomentował Piotr Lipski, który napisał: Sylwek, odbierz, dzwoniłem. I teraz Piotr Lipski to osoba, która pracowała dla Fame MMA bardzo długo, przez ileś tam lat, był bardzo wdrożony w różne rzeczy, zajmował się tam organizacją itp. I całkiem niedawno pojawiła się informacja, że został on przez Fame MMA ma zwolniony. No i przeszedł podobno gdzieś tam do Prime'u pracować, no ale mogłoby się na tym zakończyć, ale jednak się nie zakończyło, ponieważ potem były jakieś informacje, przecieki, że rzekomo został on zwolniony ze względu na jakieś finansowe nadużycia, bodajże tak to było sprecyzowane. Potem w sumie jednak się z tego wycofali. Potem z kolei on wrzucił takie oświadczenie, że prosi o to, aby Fame tam dał mu spokój, nie pomawiał go i ogólnie mu tam nie przeszkadzali w nowej działalności. Więc czuć, że tutaj jest jakaś taka napięta atmosfera w tym temacie. No i Wardęga mu na to odpisał, że rozumiem, że chcesz do gildii, ale trochę się obawiam, że podbierałbyś itemki z Guildhouse'u. Mało komu ufam w tych czasach. I Lipski mu na to odpisał: do gildii nie, ale w atachy tak. Zresztą ja gram zespołowo i dzielę się itemkami. Kurwa, ale szyfrem teraz gadamy, ty. Nie, no dobra, jakiś serial oglądamy, to jest... popieprzone. My normalnie oglądamy jakiś serial. Potem ktoś skomentował to, bo to już jakby nie była czysta rozmowa z Wardęgą, ale jakiś ziomek tam pisał: Nathan właśnie powiedział na live, że wybali cię z Fame, bo ukradłeś 1 000 000 złotych. Piotr Lipski napisał, że nieładnie skłamać, tak jak pojawiło się w oświadczeniu zgodnie z treścią pisma, które otrzymałem od pomocnika spółki z dnia 4 lipca 2024. Tony zakończyły współpracę bez roszczeń i spółka postanowiła rozejść się z panem w zgodzie. No, więc on tak oficjalnie, bo chyba czuje, że tak powiem, powagę sytuacji i przepychanek ewentualnych z Fame MMA, więc tak dosyć zachowawczo. No i chyba to tyle na razie w tym temacie, więc być może, wiecie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i być może Wardęga zyska sprzymierzeńca w postaci Piotra Lipskiego, z którym, jak wiemy, raczej nie miał najlepszych relacji w momencie, w którym działał Fame, a przynajmniej takie dochodziły do nas głosy. Więc, wiecie, ale kurwa, to nie wiadomo, może nagle ich drogi się zejdą, tak jak w tym momencie w zasadzie drogi się zeszły Wardęgi i Wykopu, gdzie Wardęga zasadniczo był jebany na Wykopie od góry do dołu i to latami. Teraz, jako że mają wspólnego wroga w postaci Boxdela i Fame MMA, no to znowu Wardęga teraz tam jest, no może nie, że propsowany, ale przynajmniej z niego zeszli i poniekąd mu pomagają, wyciągając różne rzeczy czy nagłaśniając jakieś tematy. Więc to wszystko jest, wiecie, płynne dosyć w tych dramach i fronty się zmieniają. I w ramach jeszcze aktualizacji różnych informacji, to Szalony Reporter wrzucił informację, że miał do mnie dzwonić Sylwester Wardęga, a zadzwonił prokurator. Strach podawać teraz numer komukolwiek. No i to jest nawiązanie do tego, że Wardęga podbijał mocno temat wywiadu Boxdela, który prowadził Szalony Reporter i który ukazał się na jego kanale. No i kwestia jest taka, że tam została wycięta jedna scena, w której jakiś kolega Boxdela opowiada o czymś niewygodnym dla Boxdela. No i Boxdel widać, że nie chciał o tym gadać, a na następny dzień osoba, która opowiadała te rzeczy Szalonemu, wycofała się i nie wyraziła zgody na publikację materiału. Więc cały ten wątek został usunięty. Szalony powiedział, że nadal ma te nagrania, po tym jak Wardęga podbił temat i powiedział: hej, a co tam było? Może coś naprawdę ważnego? Boxdel się tego strasznie obawiał. No i ostatecznie Szalony powiedział, że ma te nagrania, no ale że jeżeli jakieś organy się zgłoszą, no to on może im to udostępnić. No i jak widać, jakieś organy się tutaj zgłosiły i będą chciały zobaczyć te nagranie i zbadać sprawę. Więc jak rozumiem, dowiemy się, co tak naprawdę się tam wydarzyło, co było na tym wywiadzie. Znaczy, my się może nie dowiemy, albo się jakoś tam dowiemy pośrednio, natomiast no jeżeli będzie to coś naprawdę istotnego, no to prędzej czy później to wypłynie. A dobrze mieć świadomość, że jakieś też oficjalne procedury są w tym. Wardęga odpowiedział na tweeta Szalonego, bo Szalony tu wrzucił wcześniej, że miał do mnie dzwonić Wardęga, zadzwonił prokurator, strach podawać teraz numer komukolwiek, i Wardęga napisał: fajny trap, co? Jak za starych czasów tibijskich, przynajmniej w końcu odebrałeś. O, więc takie aktualizacje na razie. Tutaj jeszcze jest jakieś odpowiedzi są Szalonego Reportera na inne komentarze, bo no tutaj on wrzucił, że tam
tam zadzwonił ten prokurator i później ktoś napisał, no i bardzo dobrze, w końcu jak masz dowody, to powinieneś rozmawiać z prokuratorem, a nie z youtuberem. I Szalon napisał, zobaczymy, czy Sylwek nie będzie miał problemów za te dowody. Niezbyt mnie to interesuje, czy będzie miał problemy. Jeżeli masz coś, co powinno znaleźć się w sądzie i co jest ważne dla sprawy, to powinieneś to tam dać. No to właśnie nie mam. Nie wiem. Dwa dni temu pisał, że ma? No właśnie nie wiem. Ale już, może już nie ma. Nie wiem. Kurwa, to jest niesamowite. Tak samo jak wtedy przedstawiał, że to gruby temat. Teraz już było, że to jest mały temat. Zgubił? No, się kurwa pozgubił. Czekaj, jeszcze to przeczytam, żeby uzupełnić, ale... Ej, Bardenga, dlaczego cały czas sugerujesz, że nie odebrałem pisma z prokuratury, co jest kompletną nieprawdą? Non-stop napędzasz falę hejtu, budujesz jakąś koalicję przeciwko tobie, którą sam wymyśliłeś. Pismo, o którym tak hucznie opowiadasz, raczej ty mówisz o pismach, zostało do mnie nadane 26.08.2024. Wiem to po rozmowie z prokuratorem i to dodatkowo na te zameldowania. Dziś mamy raptem 05.09.2024, więc narracja o tym, że specjalnie nie odbieram, jest abstrakcyjna. Podkreślasz, że w nic nie wierzysz Bogzelowi, a jednak cudowny materiał obciążający go, który pośle go do więzienia i niby ja go posiadam, uwierzyłeś i przy 50k ludzi na streamie powiedziałeś bez wahania. Jak pisałem ostatnio, to co mam to raczej petarda, nie jak ty sugerujesz bomba atomowa. Sprawa nie dotyczy żadnych tematów obyczajowych, nie jest to nawet trochę temat pandorowy. Grozi za to maksymalnie grzywna. Nagrałem rozmowę z osobą, która ma pretensje do Michała i jego reakcję na to. Nic więcej, nic mniej. Osoba się wycofała, sytuacja jak ty miałeś pandorze i dlatego ja tego nie opublikowałem. Oto cały temat. Ja wiem, że się klika, wiem, że fajne, bo wiele wątków jednak tak głupio, że taki Sigma jak ty puszcza historię, której nie sprawdzi. Przecież w stosunku do mnie masz zarzuty, że produkuje fejki, a tu zrobiłeś to samo. Różnica jest tylko taka, że tobie widocznie wolno. Ciekawe, czy po wszystkim powiesz znowu do 50k, sorry, pomyliłem się, Szalony nie miał tego, co mówiłem, że miał, co mówiłem, że miał. No po prostu... Niech sprawdzi to prokurator i oceni, czy to mocne, czy niemocne. Już niech nie ocenia tego Wardenga, nie ocenia tego Szalony. Niech ktoś niezależny w tym sensie na to spojrzy i oceni, czy to ważne było, czy nieważne. I tyle. Bo tak to teraz takie przepychanie się, jak nikt nie jest, nie mówi, o co dokładnie chodzi, i tak się domyśl i sobie dopisz historię. To chuj wie. Niech to oceni i dobrze, że to gdzieś tam trafi i będzie spokój. I później druga rzecz, która bardzo mocno się gdzieś tam przebijała w internecie i która, nie wiem, chyba wyszła z wykopu, tak mi się wydaje. To znaczy ludzie zaczynają się zastanawiać, co się wydarzyło z samochodem Bogzela, z Jeepem tam Grand Cherokee, który no Bogzel ostatecznie tam dał do kasacji, to się chyba nazywa rozłożenia, whatever. A przynajmniej znowu takie są informacje gdzieś tam, które pojawiają się w sieci. No i zaczynają, czy próbują ludzie łączyć kropki. I tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że nie wiadomo, co w tym wszystkim jest prawdą. To znaczy, nie wiadomo, na ile ludzie myślą teraz sobie tak, wiecie, pod tezę i zaczynają sobie dopasowywać elementy, a na ile rzeczywiście to wszystko się zgadza, jest ze sobą powiązane. Trzeba mieć na to bardzo dużą poprawkę. Natomiast, no rzeczywiście z wykopu wychodzą jakieś takie różne informacje, które potem nabierają rozpędu na Twitterze. Na finale, no, stają się jakimś tematem dyskusji odnośnie tego, co Bogzel ma na sumieniu, jak poważny był jakiś tam ewentualny wypadek, dlaczego tego się obawiał, czemu w jakimś tam nagraniu mówił, że za to by poszedł siedzieć, no jakieś takie różne rzeczy dookoła tego i na ile jest poważna ta sprawa, na ile to ma powiązanie z tą rozmową, która była u Szalonego, to wszystko jest na razie wielką zagadką, natomiast ludzie próbują łączyć różne rzeczy i tutaj jest między innymi jakiś wpis właśnie z wykopu, gdzie była informacja z jakiejś gazety Średzkiej, że tygodnik mieszkańców powiatu Średzkiego, no i tutaj była, że śmiertelne potrącenie, sprawca uciekł i tutaj muszę przeczytać, nie wiem czy wszystko dam radę, ale że w piątek 8 września na drodze gminnej prowadzącej przez las z miejscowości Murzynówko do miejscowości Wiosna, chyba to jest napisane, znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu Średzkiego. No i od tego się zaczęło. Okazało się też, że na stronie policji też była taka informacja i tutaj było, że nie żyje 44-latek, szukamy świadków zdarzenia, tutaj widzimy 2017 rok. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby mogące mieć wiedzę na temat śmierci 44-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono 8 września 2017 na drodze Murzynówko Wiosna. No i że na drodze gminy prowadzącej przez las miejscowości Murzynówko do miejscowości Wiosna znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu Średzkiego. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do śmierci mężczyzny doszło 8 września 2017 w godzinach północ pierwsza w nocy. Na podstawie zgromadzonych śladów z miejsca zdarzenia detektywi ustali, że do śmierci 44-latka przyczynił się kierowca nieznanego pojazdu. No i że tam jak ktoś ma jakieś informacje, to że ten. No i teraz ludzie zaczynają to łączyć z tym, że nowe ślady w sprawie Bogzela, rzekomego wypadku samochodowego, strasznie dziwny zbieg okoliczności, że 8.09 wypadek, ucieczka sprawcy, 14.09 wiadomość w gazecie, 16.09 wyrejestrowanie pojazdu z jego rejestracją, dodatkowo miejscowość obok zamieszkania i samu. No i znowu,
zaczynają ludzie to łączyć. Czy to ma jakieś powiązanie? Chuj wie. Mogą to być totalnie losowe rzeczy. Tutaj są jakieś, że niby to dotyczy tego pojazdu Boxdela, który później była informacja, że wyrejestrowanie pojazdu, przyczyna wyrejestrowania, przekazanie pojazdu do demontażu. To jeszcze o niczym nie świadczy. Oczywiście dlatego wyraźnie to zaznaczam, natomiast pokazuję, jakie rzeczy teraz się przewijają i o czym ludzie dyskutują, ale zalecam bardzo duży dystans do tego wszystkiego i w zasadzie też po to o tym mówię, że niektórzy już tak mega mocno się tym jarają, mówiąc, o kurwa, mamy to, wiemy co się stało, wiemy czego boi się Boxdel. No na ten moment chuja wiemy, tak szczerze, ale no pojawiają się takie informacje i ludzie próbują łączyć jakieś doniesienia prasowe, zgrywać to w czasie, mówiąc, że a no bo stąd to jest najkrótsza trasa, bo mogli jechać stąd, a środa Wielkopolska, a może i samo, a może to, a może tamto. Natomiast tak, no jakieś są te rzeczy. I właśnie w nawiązaniu też do tego, że teraz jest straszny chaos informacyjny, pojawiają się i trochę takie tematy zastępcze i właśnie być może jakieś podpuchy, czyli takie wiecie, no ślepe wątki, które do niczego nie prowadzą, a być może które później Boxdel mógłby sobie wykorzystać na przykład do jakiegoś, do swojej obrony. No to też właśnie jest gość, który był tutaj na streamie, który też był aktywnym użytkownikiem Twittera, który bardzo długo bronił Boxdela na przykład na Twitterze, trochę był nazywany, że jest tym właśnie tam czarnym jastrzębiem, czy whatever, o nicku NWK. No i on znowu rozpoczął taką nitkę, która dotyczyła, że to nie chodziło o ten samochód, o tego Jeepa, tylko że niby jakiś tam wypadek, to chodziło o coś innego, jakiegoś zielonego Mustanga, wiecie, znowu jakieś inne tematy. No i w sumie strasznie ciężko jest jakoś tak, znaczy może nie ciężko, ale ciężko jest zaufać gościowi, który bardzo mocno był po stronie Boxdela, a teraz próbuje mówić, że jest gościem, który nagle się wyłamał i będzie mówił prawdę i stwierdził, że przechodzi na drugą stronę mocy, no więc raczej się patrzy na niego z dosyć dużym dystansem i takim mocno ograniczonym zaufaniem. No i też mniej więcej tak do tego podchodzi Wardenga, nie? Bo w ogóle zobaczcie, kto to wrzuca, te wszystkie rzeczy o tym wypadku. NWK, gość, który ciągle broni i ciągle był w teamie Boxdela. I nagle on sieje takie, o tutaj jakiś wypadek, tutaj to, tutaj to, tutaj to. No nie wiem, mi to pachnie właśnie, że gość robi zadymkę, żeby później Boxdel wyszedł i zobaczcie jak mnie pomawiają, nie? Poczekajmy na decyzję, na to, aż prokurator to sprawdzi i będzie jasność. Tak uważam. No, niby tak, ale nie zmienia to faktu, że ludzie też próbują albo prowadzić jakieś swoje śledztwa, albo próbują łączyć kropki. Akurat tego Wardenga chyba nie powinien mieć ludziom za złe. Często też sam korzystał z różnych informacji z wykopu, czy jakichś tam ich researchów, więc zakładam, że nie ma tutaj nic złego. Natomiast dobrze, że podbija ten wątek, że kto wie, czy to nie jest właśnie jakieś rozmywanie tematów, czy pierwsze ruchy tak naprawdę Boxdel w kierunku materiału na swoją jakąś obronę lub ewentualny kontratak. Ten NWK to jest akurat przecież czarny gołąb? No nie wiem, w tym momencie jego profil jest ustawiony na prywatny, więc tylko on może jakby wyrażać zgodę na to, kto może przeglądać ten profil. Także nie wiem. Więc ogólnie Wardenga ma nastawienie, że ten NWK to jest jakiś czarny jaszcząb. W sumie podobne nastawienie jest też na wykopie, że jakiś gość go tam strolował tego NWKKN i napisał, że Twitter Wardenga wykop ten wypadek, o którym piszecie, to ślepa uliczka, no i że ten NWKK napisał, mówiłem o tym, zielony Mustang, tik-tak, tik-tak, no i że tam go bejtują, on niby wtedy wchodzi w jakąś taką narrację, która sprzyja Boxdelowi, albo odwraca uwagę, ale co jest tak naprawdę odwróceniem uwagi, czy że inny samochód, czy w ogóle od wypadku, a może to wszystko jest odwróceniem uwagi od tego, że Boxdel wysłał zdjęcie penisa, nie wiem, to jest kurwa, mówię wam, jest teraz jeden wielki młyn. I to, co tam jest sednem tej sprawy, co próbuje być przez co w jakoś tam sposób, nie wiem, zatuszowane, przyćmione czy cokolwiek, naprawdę bardzo ciężko to stwierdzić w tym momencie. Tym bardziej, że na przykład widzicie, u Wardengi też z jednej strony w materiale była ta sprawa z petardą i wysyłaniem takich zdjęć, z drugiej teraz mam wrażenie, że trochę ludzie już o tym nie gadają, trochę o tym zapomnieli, a bardziej się skupiają na przykład na relacjach w Fame MMA i tym, co tam się działo. Zresztą tak samo jak Wardenga wrzuca jakieś głosówki odnośnie tam nagrywania siebie czy jakichś tam brudów, no to też w sumie jakby trochę odciąga od tego uwagę. Z takich innych rzeczy, które na wykopie powstały, to na przykład bingo z Boxdelingu. Boxdelingo tak zwane. I tu jest tak, jakie chciałem się wykreślać. Jest tak, wszyscy budują chorą narrację. Tak się robiło w tamtych latach. To zdjęcie penisa jest z internetu i było w żartach. Od dziś będę w 100% szczery. Oni tylko oferowali mi pomoc. Przynajmniej nie obmacywałem dziewczyn bez ich zgody. Chciałem cię tylko wystraszyć, a nie grozić. Jeszcze rok temu ci to nie przeszkadzało. Chcesz tylko zniszczyć moje relacje
relacje z bliskimi. Teraz jestem innym człowiekiem. Byłem durnym 19-latkiem. Obrażanie innych było tylko baitem, aby cię zmanipulować. Nie twórzcie obrazu, że jestem jakimś gangsterem. Nie mówiła, że ma 14 lat. Rzuciłeś ten film tylko, żeby zniszczyć fame MMA, a nie pokazać prawdę. Nie jestem pedofilem. Zależy wam tylko na zasięgach. Z Berganim i Buddą łączyły mnie tylko relacje biznesowe. Piesku Konopskiego. Kiedyś na TeamSpeaku były takie żarty. Przeze mnie nie powinni cierpieć chłopacy z fame. Ja ich wstrzymałem przed odwiedzeniem was. Miałem kompleksy. Ja nie wyciągam żadnych prywatnych rzeczy. No kurwa, ideolo. A i bonus za białą koszulę. Tak, tak. Zdecydowanie. Ideolo. Ciekawe, ile się z tego sprawdzi, tak by the way. Brakuje, że dostał depresję albo coś? Nie, że może, że właśnie wykonał pewne ruchy i że w związku z tym rozdaje bliczki. O, to może jeszcze to by się nadało. Idąc dalej, to kolejna cała zadyma, być może zasłona dymna, jest związana z Natanem Marconiem, który po raz kolejny odpalił streama, ale jeszcze przed streamem, a w zasadzie na poprzednim streamie, wspominał, że Izak bardzo dobrze bawił się na Goatsach, no i sugerował, że Izak tam zdradzał swoją żonę, nie? No tak w skrócie, no sugerował to, opowiadając coś, wspominając o jakiejś tam padce, whatever, ale nie rzucając żadnych konkretów, w związku z czym, tak samo jak i do jego pendrive'ów z rzekomymi jakimiś brudami na Boxdela i wszystkich innych rzeczy, no podeszli ludzie z dużym, dużym dystansem i teraz chciałbym tutaj jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo to, że on teraz pokazał jakieś screeny, które Izak potem potwierdził, do czego zaraz przejdziemy, i teraz ludzie używają tego argumentu, i co, tak kurwa, śmiałeś się z Marconia, a zobacz, to wyszło, że to prawda. To bardzo mocny mój apel. Nie miejcie sobie za złe tego, ani nie używajcie tego zjebanego argumentu, dlatego że Natan nie jest osobą, która cieszy się jakimś powszechnym zaufaniem. I to, że ktoś podszedł do jego słów bez dowodów, z bardzo dużym dystansem, akurat zajebiście świadczy o tej osobie. Więc to dobrze, że tak było. Więc jeżeli wy taką mieliście w sobie myśl, że a kurwa, tak go osądziłam i ten, dobrze, że tak kurwa osądziłaś, bo na taką sobie reputację zapracował. I to, że akurat teraz wrzucił jakieś screeny, to jest innym wątkiem w tej sprawie, że dlaczego akurat na Izaka wrzucił coś prawdziwego, a nie tylko pierdolił, to do tego też zaraz przejdziemy i w ogóle timing tych zdarzeń, to jest jakby oddzielny wątek. Natomiast bardzo dobrze, że ludzie podchodzą z dystansem do słów Marconia, który wielokrotnie pieprzył jakieś głupoty albo po prostu krzyczał cokolwiek, żeby poddymiać. I doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Ale wracając. Więc Natan przypomniał o tym temacie, wrzucając screeny. I te screeny wyglądały tak, że coś to było wygibasy w basenie, tu nie wszystko widzicie. Haha, dobrze, że nas tam nie złapali, jak byliśmy pogrążeni w rozmowie. Tak, stresowałam się tego, haha, wszystko było u nas pod kontrolą. Si. No i to takie, powiedzmy jeszcze ten. I tu kolejna rozmowa. Haha, ale dzisiaj ciebie nie ma, jeszcze na pewno będę, to nadrobimy, mam nadzieję. Tu jakieś zdjęcie, patrz, nowe, ale nie ma dużej różnicy, więc dobrze. No, bo już miałaś duże usta wcześniej, ale spoko to wygląda, nie przesadziłaś. Dziękuję. Takie wiadomości, jeżeli chodzi o rozmowy Izaka z pewną kobietą. No i nadal. W momencie, gdy te rozmowy się pojawiły, ludzie byli bardzo sceptycznie nastawieni. To znaczy, podobnie tutaj, podobnie jak Tańcula albo Bonkol, zakładali, że jest to po prostu jakiś fake. Że zostały te rozmowy w jakiś sposób zmanipulowane, że może nigdy do nich nie doszło, a może po prostu jest to totalny fake, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i Natan sobie to wrzuca, żeby poddymić. Natomiast, po pierwsze, tych rozmów się pojawiło, czy screenów więcej, i tutaj są jakieś kolejne zapisy, że haha, to możesz być spokojna. A i mam nadzieję, że te rozmowy nasze zostają między nami. Haha, oczywiście, przecież wolę się upewnić, to się cieszę i czekam na drineczka. Rozumiem, bo jak widziałam, jak na grupie laski były zajarane, to się od razu usunęłam, bo to było aż chore. Tutaj o tych jakichś tam wygibasy w basenie, tutaj, że coś tam nadrobią. I tutaj było jeszcze jedno. Tydzień temu nie wiedziałam, kim jesteś, a za niedługo okaże się, że mi z lodówki wyskoczysz. Haha. I tu, że Izak odpisał, haha, widzisz, teraz będę cały czas chodził po głowie. I emotka diabełka. No i tutaj jakieś inne jeszcze screeny tego wszystkiego. Super się gadało, jesteś bardzo miłą osobą na żywo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Oproszę, nawet Instagram założony, najwyższa pora. Szkoda, że dłużej już nie pogadaliśmy, bo mega fajnie się rozmawiało faktycznie. A dojechałaś bezpiecznie do... Nie wiem, co tu jest. A właśnie, ty dzisiaj miałeś pracę od 16, tak? To jak ty to przetrwałaś? Tak, skończyłam parę minut temu. I z jakiego ty miasta jesteś, bo zapomniałem, bo ona coś napisała, że było bardzo ciężko. A to w końcu wolnej do spania. Katowic. A, do spania jutro na 11 znów niestety. No tak, już pamiętam, w Katowicach bywam często. Musisz się kłaść od razu, jak wrócisz. Kurwa, jaka troska. I tutaj jest coś, że pewnie zrobię sobie jakiś urlop w Warszawie i to widzimy się wtedy? Pewnie, dziękuję, tym razem nie będę tak zestresowana. No co ty, przecież super się chyba rozmawiało. O, tu już jakiś odcinek wyszedł. Dobre pytanie, kiedy jesteś w Warszawie? W ostatni weekend sierpnia. No, no i jakieś takie zapisy rozmów. No i ludzie zasadniczo w to nie wierzyli.
stwierdzili, że to jakiś fake, że to niemożliwe. No i raczej nie dziwię się, bo ja też tak do tego podchodziłem. Natomiast w trakcie live'a Wardęga potwierdził, znaczy w sensie Izak, znaczy Wardęga potwierdził, że Izak potwierdził, może tak. Nie, jednak okej, Izak pisze, że te screeny są prawdziwe, ale no, że tam do niczego nie doszło i tak dalej. Czyli jednak to nie jest jakaś ściema Natana. Akurat tym razem Natan nie pierdolił głupot i pokazał prawdziwe screeny. Ciekawe. Tak, więc tu są zaskakujące dwa elementy. Pierwszy jest taki, że Izak prowadził takie rozmowy, mając rodzinę, w sensie córkę, żonę i tak dalej. To jest, powiedzmy, dosyć zaskakujące. A drugie jest zaskakujące to, że Natan w tym momencie akurat, po pierwsze w tym czasie, kiedy jest zadyma wokół Boxzela, a po drugie po raz, nie wiem, może pierwszy w życiu, wrzucił, powiedział, poruszył jakiś temat i pokazał na to dowody. I to dosyć szybko, bo na drugi dzień, a nie zapowiadając to przez kolejne 3 miesiące, żeby na koniec zapomnieć, co miał zrobić. Więc jest to dosyć zaskakujące. Tutaj część z was pisało, że o, no i co wynika z tych screenów, o, wielkie mi tam se popisał z jakąś laską. Wiadomo, to jest kwestia podejścia do relacji i kto jak, nie wiem, jak się przywiązuje, jak dużą swobodę zostawia, jaki jest typ tej relacji, czy to jest otwarty związek, czy to jest klasyczny związek. Natomiast zakładając, że Izak nie jest w otwartym związku, tylko raczej Paulinka, jego żona, powiedzmy, no, ceni sobie to, że ma go tylko dla siebie, no to takie rozmowy, ich wyciek, zakładam, że nie jest czymś przyjemnym, z czym się spotkała teraz i co teraz czyta. I jeszcze na dodatek się dowiaduje, że to prawda, a nie jakieś sfabrykowane rzeczy. No bo jakby nie było, to tak, no trzeba powiedzieć wprost, że Izak, no, flirtował, no, z tą typiarą, no. No flirtował, no. Ewidentnie da się wyczuć z kontekstu rozmowy, że flirtował, no. Więc to jest jeden wątek, który podkręcił Natan i który gdzieś tam się odbił echem na Twitterze i o którym ludzie dyskutują, no też wiadomo, w takim środowisku twitchowym da się to wyczuć, że jakoś to ludzi tam poruszyło, patrząc na ogólny wizerunek Izaka. No i takie, wiecie, podejście to, że tam rodzina na streamach i tak dalej. No nie wiem, może on to jakoś potem wytłumaczy, może jakiś szerszy kontekst tego poda, może to wszystko to jest gra, zabawa, fantazja. I po prostu nie wiemy, o co chodzi, ale no w momencie, jak potwierdził, że screeny są prawdziwe, każdy może przeczytać ich zawartość i no jakoś to sobie ocenić, no to ja akurat oceniam tak, że to nie były takie totalnie luźne rozmowy losowe z jakąś tam randomową typiarą. No, ale to nie, może to moja tylko ocena. No i też ogólnie na cały temat, jeszcze zanim to Izak potwierdził, o ile dobrze pamiętam, no to reagował Nitro. No i tutaj możemy zobaczyć jego reakcję. Wziąłem udział w Goats, żeby spróbować rozwinąć kilka obszarów, z którymi zawsze miałem trudność. A teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu po ludzku mega przykro, bo cierpię na tym nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Czyli Piotr zdementował. Piotr zdementował. Pomówienia na to, że Izak zdradza, są od 10 lat. Już za czasów Pompa Teamu XD. Popytajcie się swoich idoli internetowych. Wardęgi, Nitro. Ale niedługo będzie coś mocnego. Na Boxzela coś wyjdzie też coś wyjdzie fajnego. Hej, to jest pytanie do ciebie, czy też coś murem z Izakiem? Tak. Tak, ja też stoję murem z Izakiem. Chuj to, stary. Tak. I teraz ja myślę, że to, co powiem, powinno jakby do was w jakiś sposób trafić. Ja wiem, że dużo osób jakby chciałby rozlewu krwi, żeby się działo. Tylko na koniec dnia jakby to nic nie zmienia, bo to czy Piotr był wierny, czy wierny nie był, to nie jest przedmiotem żadnego sporu sądowego, więc ewentualnie jak działać na czyjąś korzyść, to jakby no, tej Pauliny, nie, o której się cały czas mówi, i to w sumie jest ich sprawa, nie? No, a mi się nie chce jakby 10. Ja też już mam kurwa 29 lat, nie 21, czy 23, czy... No czy kiedy to tam było? Kiedy jakieś różne rzeczy się mówiło i jakby jest mi to kurwa po prostu niepotrzebne. No nie wiem, tak dookoła dosyć. Nic to w tym szocie taki inny, jakby coś wiedział? No nie wiem właśnie, czy on tak udawał i troszkę pajacował, żeby tak, wiesz, podkręcić atmosferkę, czy rzeczywiście się w głowie bił z myślami, co z tym zrobić i czy składać jakieś publiczne deklaracje. Nie wiem. No na koniec, znaczy tak, najpierw powiedział, że w sumie była cisza, potem stwierdził, że jest za Izakiem, potem powiedział, że nawet jakby coś teoretycznie, totalnie przykładowo się wydarzyło i on by o tym wiedział, to ostatecznie to jest sprawa między Izakiem, jego partnerką i tyle. Dziwna jest ta sprawa. Również na bieżąco, w momencie jak się pojawiały jakieś screeny, no to reagował na to Wardęga. To było jeszcze zanim zdobył odpowiedź Izaka. Natomiast sprawa Izaka. Szanowni Państwo, Natan twierdzi, że on już z Boxdelem nie działa, nie? To ja mam, Natan, do Ciebie pytanie. Ciągle mówiłeś, że masz pendrive, w
którym słychać jakieś groźby na przykład na mój temat i tak dalej. Mówiłeś ciągle, że masz ten pendrive, że masz te nagrania, że nawet jakbyś nie miał pendrive'a, to masz nagrania. To czemu nie pokażesz tych nagrań, skoro one twierdzisz, że są? No to jest pierwsza taka rzecz. Natomiast nagłe gadanie o Izaku, to uważam, że to jest taka afera zastępcza, że okej, skupmy teraz uwagę na kimś innym, nie? Przerzućmy wszystko na Izaka. Bo w ogóle zastanówmy się, czy Nathan był w Goats? Czy Nathan był w Goats? Nie. To kto mu napierdolił tych bzdur na temat Izaka? Kto był w Goats i kto mieszkał z Nathanem przez kilka miesięcy? Kto mu mógł napierdolić tych bzdur na temat Izaka? Zastanówmy się. Komu to jest teraz na rękę, żeby zacząć gadać o Izaku, a nie o tym, o kim teraz gada internet? W sensie nie wiem, może to tylko w mojej głowie, ale próba odwrócenia uwagi od afery z Boxdelem, Izakiem, gdzie jednak skala popularności Boxdela, a Izaka, no to jednak nie była ziema mimo wszystko, no wiadomo, też w innym community, ale no wiadomo, to jest trochę inna skala, no to wydaje się dosyć naiwna to, że tam na chwilę ludzie coś o Izaku pogadają, no to ten, ale że do Boxdela wrócą, to i tak mam wrażenie, że tak będzie, plus Wardenga zawsze może troszkę sterować emocjami w tym temacie i udostępniać kolejne nagrania na przykład związane z Boxdelem, co poniekąd robi. Boxdelem czy Fame'em w zasadzie. Także, nie wiem, to było troszkę takie naiwne, że na Izaka próbować zrzucić teraz całą uwagę. Ale Izak jest taki, że to ruszyło, ale kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. Że ludzie to traktują jako pomniejszy wątek na chwilę, a nie coś, co na stałe może odwrócić ich uwagę. O to mi chodzi. No chyba, że wiesz, każdy orze jak może. Na Izaka coś tam mieli, to uderzyli w Izaka. Tak, no i tutaj potem, jakby tamta wypowiedź Wardęgi była jeszcze zanim dostał potwierdzenie od Izaka, że screeny są prawdziwe. Natomiast to jest jakby nieważne, no bo chodzi o sam koncept, że właśnie jest intrygujące, skąd Nathan w ogóle wszedł w posiadanie takich rzeczy i takich dowodów. No bo, w sensie, no kto mu to wysłał? No zakładamy, że Izak nie. A co, Boxdel nie topił wszystkich znajomych tylko dlatego, że nie chciał sam dostawać? Nie, do tego wątku dopiero przejdziemy. Ja po prostu mówię, że Izak nie jest jakimś główną częścią planu. Uważam, że po prostu Izak jest częścią tego planu, pomniejszym trybikiem, który ma ogólne wrażenie sprawić, że internet jest zły i w tym samym, że Boxdel nie jest aż tak zły, jak się ludziom wydaje, bo wszyscy są w tej branży spierdoleni. Uważam, że działania Nathana mają teraz to na celu. Czy robi to sam? W sensie, czy podpina się pod aferę i teraz stwierdził, że będzie coś tam likował, bo jest głośny i może na tym zbić zasięgi? Czy może działa z ramienia Boxdela, który tym steruje? Nieważne, bo tak czy siak służy to teraz Boxdelowi, do czego też przejdziemy do kolejnego wątku jakichś leaków Nathana, że ogólne takie wrażenie ludzi się robi, że wszyscy tej branży są spierdoleni, to może ten Boxdel nie jest taki zły. Jednocześnie spina się to też z całą taką pretensją i żalem Boxdela, który uważał, że dostał mega mocno włócznią, że w niego wszystko zostało skoncentrowane, a inni ludzie w tej branży to też mają swoje za uszami, a mędy się nawet nie przyznają, tylko im to uchodzi na sucho. Więc no tak, te działania Nathana i bycie teraz taką tubą, która oskarża innych ludzi dookoła, jest bardzo, bardzo na rękę Boxdelowi. Jak najbardziej. Niezależnie, czy Nathan robi to sam, czy z ramienia Boxdela, to nie jest istotne. A tutaj jeszcze jest jakiś stary shot mi wyskoczył na TikToku. Tylko to jest stare, podkreślam, to jest stare. Widzicie? 2.23. Jak Paulinka mnie traktuje po Goats? Wiesz co, no jakby ciężko powiedzieć, jak mnie traktuje, bo się wyprowadziła i nie mam z nią kontaktu. A tak poważnie, to nie no, jakby, to się nic nie zmienia, słuchaj, no. Przecież Paulinka też widzi, że przy tym projekcie też rozkwitam i że nabieram nowej energii, motywacji, więc wszystko jest super. Naprawdę. A się pozmieniało co od tamtej pory w każdym aspekcie. I oceny Izaka Goats i oceny, znaczy w sensie oceny przez Izaka Goats i Izaka w Goats. Co tutaj jest kolejne od Marconia? Jezu, że kurde, ja myślałem, że ich tylko kilka była, po moim filmie się więcej odzywa. Boxdel to PDF, a Wardenga nie odwracam uwagi, obiecuję. I tu jest, że Piotr Skowyrski, że niby jakieś wiadomości kolejne, tylko no to chyba rozumiem z innych konwersacji. Coś tam, dzięki, śpi dobrze, szkoda, że nie wpadniesz. Gdyby główka mnie nie bolała, to bym chętnie wpadła, to można i buprą wziąć, wziąłem już tabletkę i nie pomaga, nie, dlatego próbowałem zasnąć. No ale to znowu, chuje, czy te są prawdziwe, nie wiem. No, jakby Izak też tak, znaczy może inaczej, tak jak przedstawił Wardenga, że screeny są prawdziwe, to też tak trochę teraz jest ryzykowne, bo Nathan może cokolwiek wrzucić, a będzie się ciągnęło, że screeny są prawdziwe. Więc ja ciągle zalecam lekką dozę, albo sporą dozę w sumie takiego braku zaufania. Dobra, wiecie co, ja już skończyłem streama, ale już po tym jak wyłączyłem live'a, Izak odniósł się do całej sytuacji i wrzucił kilka tweetów, znaczy w zasadzie to jeden, ale który domyka klamrą cały temat.
No i tutaj przeczytam, bo napisał, że przyszedł czas, by odpowiedzieć za swoje błędy i tu chciałbym przeprosić was widzowie, że zawiedliście się na mnie, widząc we mnie wzorową personę, nie ma usprawiedliwienia dla mnie i takiego pisania z dziewczynami i zamierzam pokutować uczciwie, szczerze i zasłużenie, nie będę się wybielać, przykro mi, że nie możemy tego z Paulinką wyjaśnić we dwójkę, tylko zostałem wplątany w trwającą właśnie trochę jednak inną aferę, przepraszam. No i więc nie mamy już wątpliwości, że raz, że screeny były prawdziwe, dwa, no że Izak nie ma zamiaru jakoś próbować tego zagłaskać. Natomiast jeszcze pod tym postem był komentarz, że chuj internetem Izak, rodzina jest najważniejsza, ich przepraszaj. No Izak odpowiedział, że Paulinkę przepraszałem nieraz za różne swoje błędy prywatnie, bo to nasze małżeństwo, rozwiązujemy problemy między sobą, ale widzom też jestem winny przeprosiny, dlatego te kierowane są do widzów. No i temat w zasadzie tych przeprosin też od razu podbił Marcoń, który jakby nie patrzeć rozpoczął ten wątek, wrzucając kolejne screeny, gdzieś tam wcześniej to zapowiadając i napisał, że robota wykonana, o to mi chodziło, youtuberki powinny brać przykład z Izaka w sprawie dram. Temat zakończyłem, sam się przyznał, pomijam fakt, że na pisaniu się nie kończyło. Uśmieszek, pozdro i teraz zajmijcie się boxdelem, cokolwiek to znaczy. Także pewnie sobie jeszcze to jakoś porozkminiamy na kolejnym streamie, ale chciałem zrobić taki update już po, no, żeby jakoś to też uczciwie przedstawić, jeżeli miałem taką opcję jeszcze w montażu to dodać. No i lecimy dalej. No więc to był jeden wątek, który podbił Nathan i który się gdzieś tam odbił echem. No i był też drugi, że, no to przeczytam, że Adrian Polak Ukrainkę? Znak zapytania. Kraken na swoim streamie puścił nagraną rozmowę z Voxdelem, której wynika, że Adrian Polak dopuścił się gwałtu na Ukraińce, a na wszystko miał kiedyś powstać materiał. Po prostu takie fakty, że już nawet chuj z tym Błońskim, ale jak każdy wie, że tą kurwa gwałcił Polak, sam kurwa to napisać, każdy wie o tych jakby rzeczach, które są ja na backstage. Ja Polaka nienawidzę, ja Polaka nienawidzę. Ja to, jeżeli byś się mnie zapytał o to... To bardzo, dlaczego, o, dlaczego skoro ja mówisz, się że... Nie przyznam. Do tego, że ten film na Polaka tak. Czyli jesteś w stanie potwierdzić, jeżeli będziemy na konfie, jeżeli będziemy mieli tą konfrontację, że ten film na Polaka miał powstać i naprawdę ja nie farmazoniłem, tak? No, jeżeli chodzi o to mi przykład, no to ja wiem, że ona się tam odzywała do kogoś. No właśnie, kurwa. No właśnie, kurwa. Ja mam plus, bo ja dla mnie Polak to nie istnieje. To dlaczego, o właśnie, to dlaczego, i to jest moje pytanie do ciebie, właśnie o to mam do ciebie największy, kurwa, problem. Skoro mi mówisz, że nienawidzisz też Polaka, razem o tym gadamy, a potem dzwonisz do Polaka i gadasz z nim jak z kolegą i mówisz, że na ten chciał powiedzieć to na afergach, ale mam z tym luz. Ja wiem, że do niego dzwoniłeś. Rzeczywiście, no dobra, no to ja ci... I to jest właśnie dla mnie... No właśnie, to jest dla mnie fałszywość, za którą cię zacząłem nienawidzić. No, więc raz, że tam jest zlikowane imię i nazwisko. Dwa, bardzo poważne zarzuty w kierunku Adriana Polaka, więc jakieś takie kolejne szoty sobie gdzieś tam latają. Co z tego wynika? No na ten moment niewiele. Ciekawe też, że akurat na Polaka wypuszcza takie rzeczy. Nie wiem, może wyczuli, że to może siąść. Porozmawiaj sobie, Michał, z kolegami z Tarnowskich Gór, swoimi ulubionymi. Wiem, że to teraz nagrywasz. No właśnie. I też tylko wiesz co jest, nie pendrive nagrania, kurwa, twój koleżka, ten dostawca pizzy, nie wiem jak on się kurwa nazywa, jak ma na imię, to on kurwa, jak z tą rozmawiał przez telefon, to nagrywał całą rozmowę, gdzie wszystko kurwa mówiłeś, twoi koleżcy kurwa z Tarnowskich Gór wzięli ten jebany pendrive i puścili go w samochodzie i ja coś kurwa czułem, że oni mi go nigdy nie dadzą, bo powiedzieli, że dadzą mi go, kiedy zaczniesz mnie atakować, więc ja wszystko specjalnie właśnie kurwa nagrałem dyktafonem, tylko dlaczego tego nie udostępniam, kurwa. Ale słuchaj, ty możesz, stary, puścić wszystko, ja mam luz, ja nawet nie wiem, kurwa, o jakie nagranie chodzi, kurwa, i tak dalej. A przecież mówiłeś, kurwa, że nie ma jakichś pendrive'ów żadnych. No kurwa, bo stary, oni mi, bo bierzesz i piszesz do nich o coś. Przecież przed chwilą powiedziałeś, że wiesz, że kurwa jest pendrive jebany. Nie, że pendrive, tylko że jest jakieś nagranie, bo do nich piszesz cały czas o to, żeby się z nim spotkać. Kurwa, nie chciałem nazwisk, ja Ale to co, on nie wie co puszcza? Zlikował tamtą dziewczynę przy tak mocnych zarzutach, teraz jeszcze, a zresztą. Jakiś nagrań i tak dalej, bo mi się nie chce w tym temacie przepychać, to po prostu jeżeli chodzi o kwestię twojego ojca, no to czy mi wybaczysz, czy nie, to chcę cię przeprosić za niego, bo... Kurwa, jak te ludzie się w kółko nagrywają, coś tam sobie wysyłają. Kurwa, co za świat jakiś. Słuchamy, z tego nie wynika? No nie wiem, no Nathan twierdził, że te głosówki są gigamocne, znaczy głosówki, no te nagrania rozmów jakiś z Voxdelem, a na razie to tam se o lekach gadają, Voxdel go przeprasza za to, że coś tam powiedział na, nie wiem, jego ojca czy whatever, no ale z tych takich shotów, które gdzieś tam najbardziej się odbijały, no to były te odnośnie Polaka, no i oczywiście te związane z Izakiem, nie? Miałem zobaczyć jeszcze wypowiedź Nitro, zaraz zobaczymy, tylko musicie mi dać znać, bo tu jest jakby minutowy fragment, więc
nie wiem, czy tam coś więcej było, ale prawdopodobnie się domknął w minutę Nitro. Revo mówił, że ty nie chcesz wyraźnie odciąć się od Boxzela, bo z doświadczenia wiesz, że jeszcze kiedyś możesz z nim współpracować, więc nie chcesz sobie zamykać drzwi do deala. A Revo to niech też się kurwa zastanowi, co mówi, no. Bo jakby mnie jeszcze kurwa zapytał, to mógłby kurwa stwierdzić, co ja chcę, czego ja nie chcę. No ale to nie jest kwestia pytania o różne rzeczy. Tak samo jak Nitro sobie siedzi, tłumaczy, czy przedstawia swoją perspektywę, czy interpretuje czyjeś słowa i nie pyta o zdanie, to tak samo ja nie muszę pytać o zdanie. No udzielił jakiejś wypowiedzi publicznej, w której nie odcinał się od gościa, w zasadzie kluczył wokół tematu przez, nie wiem, tam 10 minut, no to tak samo ja sobie mogę to zinterpretować. I to nie wiem, czy to jest jakieś dla niego super obraźliwe, że odwołałem się, że ma doświadczenie w branży, że jest bardzo długo w internecie i wie, że historia różnie się toczy i że może faktycznie nie chce zamykać takiej furtki związanej z Boxzelem. Bo gdyby chciał to zrobić, to powiedziałby to wtedy na streamie, że tak, pierdolę Boxzela, nie chcę mieć z nim nic wspólnego i tyle. To on zaczął opowiadać, jak to go nic z Boxzelem nie łączy, więc on nie ma się od czego odcinać, jednocześnie nie precyzując, jakie ma stanowisko tak jednoznacznie. I to nie muszę go pytać, jakie ma stanowisko, bo w sumie starał się je wyrazić wtedy. Niech się kurwa też zastanowi, czy chce kurwa mówić, co myśli druga osoba, nie? Nie, ja nie mówię, co myśli druga osoba, tylko interpretuję słowa, które sam wypowiedział. Poza tym, jakiego deala może mi kurwa Boxzel zaoferować? Tam nie chodziło o deala, tylko ogólnie o przyszłości, jakiekolwiek powiązania z jakąkolwiek działalnością Boxzela, fejmem, czymkolwiek dookoła. No dosłownie, jakiego deala może mi Boxzel zaoferować? Na coś poziomie walka na fejmie. I mówi to Revo, który kurwa siedzi naprzeciwko Gimpera, który 3 dni temu się bił na fejmie. No ale co to ma do rzeczy w kontekście Nitro? Co to zmienia? Przecież kurwa to jest niedorzeczne, ty. Ale w jakim sensie to już argument? Że co, że jakaś hipokryzja, bo Gimper walczy na fejmie? Czy co? No nie wiem. No ale co, ale to co to ma w kontekście Nitro i jego ewentualnego jakiegoś działania z Boxzelem? To co to ma do rzeczy jakby? Nie, no ale nie rozumiem, jaki to jest argument w sprawie tego, jakie on ma podejście do Boxzela. To co ma do tego to, że Gimper walczy w fejmie? No tak, no walczy, no i co? I to oznacza, że co, Nitro nie mógłby walczyć w fejmie? Czy że co? Bo nie wiem. Nie, no tak nie, po prostu się zastanawiam, bo nie wiem, ja zasadniczo uważam, że Nitro to w momencie, w którym ma jakieś jasne stanowisko, to się jasno wyraża. Jak oglądamy jego shoty, a oglądamy ich w sumie sporo, to raczej wiem, o co mu chodzi, ale w tym wypadku tak zaczynam kminić, o co mu mogło tutaj chodzić. No nie wiem. Ale nie rozumiem do końca. Nie, no to chyba odebrał jako atak, a nie neutralne debatowanie. No może, ale wiesz, ja nie uderzałem w to, że Nitro, nie wiem, wybiela Boxzela czy coś takiego. Ja w żadnym wypadku w to nie uderzałem. Mówiłem tylko o tym, że no nie zamyka se tej furtki, bo ma duże doświadczenie w internecie i wie, że różnie może być. I dlatego nie rzucił jakiegoś takiego jednoznacznego statementu, tak jak zrobił to Mergani, który powiedział, że Boxzelowi ręki nie poda i go zablokował. No to jest jednoznaczny statement, jakie masz podejście do relacji. A u Nitro tak było, a co mnie łączy z Boxzelem, a tego, a ten, nie? Nie było takiego jasnego statementu. No więc dlatego to rozkminiałem, jakby był, no nie byłoby o czym gadać. Jakie masz zdanie o Nitro w tej całej dramie, jak się zachowuje? Myślę, że Nitro, nagrywając tamten film, próbując pomóc Dubielowi, czy też może bardziej odgryźć się Wardędze, może jedno i drugie, wmieszał się w cały temat. Teraz tego żałuję. Wydaje mi się też, że Nitro stara się być bardzo mocno w tym obiektywny, ale jednak potem różne sympatie za nim przemawiają i to wychodzi jak wychodzi. I myślę, że też tamta sytuacja nauczyła go, że lepiej teraz z dystansu na to wszystko patrzeć, nie rzucać jakichś deklaracji mocnych, tylko właśnie trochę się wycofać i z takiej pozycji obserwatora, co może nie jest już tak super atrakcyjne wtedy dla widza, niż wiecie, jednoznaczne, mocne stanowiska i jazda kurwami, ale chyba uznał, że to jest aktualnie dla niego lepsze wyjście, że nie chce się w to aż tak mieszać. Może też nie chce być jakoś ochlapany tym całym szambem, może też dlatego. Ciężko powiedzieć na ten moment, bo tu już wiesz, jakby tyle różnych osób jest to angażowanych, poruszanych, czasem pomawianych, że może w sumie mu się nie dziwię, no. Jeszcze tą prostrację miałem, poczekaj, jeszcze prostracja była. Zobaczmy, co było prostracji. Ja mam trochę takie coś, że jak trochę nie wiem, w którą stronę pójść ze swoim contentem, mam tak trochę dużo jakichś rzeczy, które trochę bym chciała powiedzieć, ja trochę nie wiem co, to wtedy kojarzyć tego mega z tym przyciskiem takim, to na tym przycisku u mnie jest napisane Ameby. Także dzisiaj zapraszam was bardzo serdecznie na przegląd Ameb Polski. Kasix zdecydowanie ma o czym myśleć. A konkretnie o swoim partnerze. Bardzo nie chciałam, żeby Remek leciał do tego, na Maltę. Odradzałam mu to. Kazałam mu się zastanowić nad tym 3 razy. Na koniec powiedziałam, rób jak uważasz. No i zrobił. A czego się spodziewałeś, stary? Że ona mu paszport schowa gdzieś do skarpety, a skarpetę do jakichś najciemniejszych czeluści szafy? No co ona miała zrobić? To jest dorosły człowiek, no. Jego pieniądze, jego życie, nie mogę go do niczego... Ja może całe przesłucham najpierw. ...go zmuszać.
choćbym chciała. Ale potem mieszkanie razem kupimy. To co, samochód na spółę? I uwierzcie mi, że kłótnie o hard i o kasa są u nas na porządku dziennym. Kurwa, to wyciąć. Ej, to... Ja nie wiem, co jest w tym takiego śmiesznego. No bo kurwa nie jesteś w tym uniwersum, no bo nie znasz tematyki prawdopodobnie i podskoczyłaś na chwilę do jednego TikToka i próbujesz wlecieć w to na zasadzie, że ja oceniam ich relacje. Chodzi o to, że no, że to nie, że to jest mem, ale że za Kasik ściągnie się temat związany ze skrzynkami, z tym, że ona jest ich przeciwniczką, mimo że w sumie kiedyś reklamowała, ale potem zmieniła zdanie. Jest cała afera też około tam wizerunkowa związana z Nitro. Jest też teraz wątek tego, że ona krytykuje skrzynki, ale jej partner je reklamuje. Później kupują razem mieszkanie. Ona twierdzi, że te skrzynki nie miały jakby na to wpływu i że to nie świadczy jakoś w jakiś sposób o niej źle. Jest cały wątek wokół tego. No prawdopodobnie dlatego tego nie czaisz. A przede wszystkim też tego, że konfrontowałem to z Kasik bezpośrednio, rozmawiając z nią o tym w zgrzycie, rozmawiając chyba nawet na streamie o tym, rozmawiając prywatnie o tym i w wielu innych wątkach. Plus akurat jak tamtą sprawę komentowałem, to było to tak to mnie trochę żartobliwie akurat. Ale nie będę się tu zasłaniał żartem, bo no, zasadniczo taką opinię mam. Niemniej, no akurat jak wtedy to komentowałem, to tak bardziej na luzie i nawet chyba wcześniej zaznaczałem, że tak to komentuję, no bo się też znamy i w sumie mamy trochę przegadany ten temat i każdy wie, jakie jest podejście do tego. I dużo osób w komentarzach też się zastanawiało. Typiara siedzi taka trochę, nawet bym powiedziała, smutna. Przybita lekko. I opowiada o tym, w sumie, jaki jest największy problem w jej związku. A gość siedzi sobie u siebie w domu i po prostu pęka ze śmiechu w związku z tym. No a może teraz mi jest smutno, że ty tak robisz i siedzisz sobie przed komputerem i może teraz mi jest smutno. Może nie zasłaniajmy się tym, jakie są historie, a tym bardziej jak prawdopodobnie nie znamy całego wątku. Tak wnioskuję, jeżeli chodzi o twoją osobę. I w związku z tym, jak patrzymy na to, to spójrzmy całościowo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, wracamy. Dziewczyna nie może dogadać się ze swoim chłopakiem w sprawie tego, że on lubi hazard. Boki kurwa zrywać! Zesrał! Nie no kurwa, ale teraz nie wchodźmy, no czy... O Jezu, teraz czego można się śmiać? Bo prostrację to nie śmieszy. No kurwa, no to niech cię nie śmieszy, ale to naprawdę jest dziwny argument. A nawet znając cały temat, po prostu nie było to śmieszne. Nie no kurwa, mać. Ale mnie bawiło. No i co mi zrobisz? No kurwa, teraz będziemy wchodzić, z czego można się śmiać na streamie. Bo ciebie nie bawiło, ale mnie bawiło. Zresztą to trzeba było bardziej na streamie być. Może TikTok tego nie oddaje. Ja mnie to bawiło, jak wtedy o tym gadałem. W kontekście tego, że Kasik po raz kolejny tłumaczy się z tego, co robi jej facet i że dotyczy to w jakiś tam sposób hazardu, czy też, jak to się nazywało, no, że skrzynki w sensie lootboxów. O, lootboxów. Tym bardziej, że mówię. Ja się nie czuję z tym kompletnie źle, dlatego, że gadałem z nią o tym osobiście. To nie jest tak, że akurat w tym temacie mam luźniejsze podejście, czy sobie na coś pozwalam, a nie znam perspektywy drugiej strony na przykład, albo nie gadałem o tym z drugą stroną. Gadałem i publicznie, i prywatnie, więc nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia, po prostu prostracja się jakby trochę wbija tak między wódkę a zakąskę i nie wiem, i próbuję jakoś, nie wiem, poddymić? Nie wiem w sumie, jaki jest cel. Nie wiem, ale Kasik też ciśnie z tego beka, jak ogląda te TikToki. No więc, no nie wiem, no tak z dupy to jest dla mnie akurat, bo serio, jakbym w ten sposób skomentował jakąś losową osobę, no to jeszcze bym czaił, ale w momencie, w którym to jest Kasik, czyli jedną z niewielu osób, z którymi znam się w tej branży, widziałem na żywo, gadałem, jeszcze w temacie, o którym z nią gadałem, no to takie mam, no, że, no z dupy, no. Akurat dlatego tego wątku nie czuję, no. Akurat dlatego. Nie znamy skali problemu, jaki jest u Kasi i Remka. Wiemy tylko... No może ty nie znasz. Tyle, co powiedziała nam Kasia, czyli że w ich domu jest dużo rozmów na temat hazardu. No to właśnie widzę, że ona nie czai bazy. Ona nie wie, o co chodzi kompletnie. No właśnie, okej. Okay. Nie mamy dosłownego wglądu i nagrań ich rozmów, bo chyba akurat Kasi z Remkiem się nie nagrywają, a przynajmniej tego nie publikują. Natomiast dosyć sporo rozmów było na ten temat akurat. Chciałbym jednak zaznaczyć, że uzależnienie od hazardu to poważna sprawa, zupełnie tak... O ja pier... Ale nie, no nie mogę. Nie no, wysiadam. Remek jest patrzcie, tu jest nagranie z jego ten. Nie no, zżygam się zaraz. Patrzcie, to jest ujęcie Remka. Tak jak alkoholizm czy inne uzależnienia. Wyprowadzenie kogoś z takiej sytuacji nie jest proste. I ośmianie się z tego... On jest uzależniony od ryb, to na pewno. W domu problemem jest jest tak nie w najlepszym guście. W związku wszystko trzeba przegadać, ale koniec końców, no on i tak jest dorosłym człowiekiem i tak zrobi to, co będzie chciał. No i ona może pęknąć, a on i tak... Ej, ona chyba też kompletnie nie czai tej relacji Kasi x Remek.
Ona chyba nie, nie wiem, ona może chyba różyczki tego nie czuje. Lewo, uważam, że się nie popisał tutaj, no. A ja uważam, że jedyną amebą w tym odcinku jesteś ty.